otwarcie konferencji w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej poproszę pana doktora Mateusza Szpytmę, zastępcę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Panie prezesie. Szanowni Państwo, w imieniu prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Jarosława Szarka, chciałbym wszystkim Państwu podziękować za organizację tej konferencji, za uczestnictwo tak liczne, a szczególnie tak szacownym referentom. Naprawdę mamy tutaj specjalistów bardzo, bardzo wysokiej klasy, nie tylko z zagadnienia sowietologicznego czy rosjoznawczego. Państwa, o których tutaj będzie ta konferencja, na szczęście już nie ma. I to jest wielka, wielka ulga i dla Polski, ale myślę i dla całego świata. Państwo to istniało ponad 70 lat, zależy jak przyjmiemy jego początek, czy to 1917, czy formalna data utworzenia Związku Sowieckiego. Ale ja może nie jestem jakimś specjalistą od państw totalitarnych, ale mi się wydaje, że trudno znaleźć w historii świata bardziej opresywne, bardziej zbrodniczy organizm państwowy. I trzeba to wyraźnie powiedzieć, organizm państwowy, który był straszny nie tylko dla swoich sąsiadów, ale był także straszny dla własnych obywateli. I to tych obywateli różnych narodowości, łącznie z Rosjanami. To truizm oczywiście mówić o tym, do czego się przyczynił Związek Sowiecki w historii Polski, sprawcą jakich był nieszczęść. Jakby to, myślę, że ta konferencja jest pewnego rodzaju kontynuacją polskiej tradycji sowietologicznej, które były te badania były na bardzo wysokim poziomie już przed wojną. Te publikacje były bardzo, bardzo cenne, nie tylko z punktu widzenia naszej historii. O ile wiem, jak czytam w różnych publikatorach, to patrzę się tutaj na profesora Andrzeja Nowaka, może potwierdzi, może zaprzeczy, ale wygląda z tego, że badania sowietologiczne na Zachodzie jakby przeżywają trochę kryzys, jakby mają swoje czasy, najlepszy okres mają już za sobą. No, może jest to czas też na to, żeby i Polska w większym zakresie podjęła tę tematykę. Ja tutaj reprezentuję Instytut Pamięci Narodowej, który od niedawna w swoim zakresie działalności ma również lata 1917-1939. Do tej pory było tak, że tą datą początkową, tym czym powinniśmy się w zasadzie zajmować najbardziej, to był 1 września roku 1939. Teraz to jest data 7 listopada 1917 roku. To straszna data, jak już wspomniałem, dla całego świata, bo jakie konsekwencje przyniosło, ale nie jesteśmy, tu jesteśmy w gronie naukowców, nie jesteśmy od tego, żeby żyć emocjami, tylko jakby podchodzić do tego bardzo rzeczowo, badawczo, a grono, które tutaj siedzi ze stołem, które będzie w kolejnych panelach, to gwarantuję. Także życzę Państwu wszystkim owocnych obrad i jeszcze raz dziękuję. Szanowni Państwo, będziemy dzisiaj podejmowali tak naprawdę dwa zakresy zagadnień, historyczne, ale także rosjoznawcze, współczesne. Dlatego Instytut Pamięci Narodowej organizuje tę konferencję we współpracy z Instytutem Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignacjanów w Krakowie. To właśnie w murach tej akademii się znajdujemy i jako gospodarza miejsca otwarcia konferencji proszę pana profesora Artura Wołka, prodziekana Wydziału Pedagogicznego, na którym Instytut Politologii działa. Dziękuję bardzo, dziękuję, że Państwo zgodzili się przyjechać do naszej uczelni. Dziękuję za zorganizowanie tej konferencji. Witam serdecznie w imieniu ojca rektora. Chciałem powiedzieć jedną rzecz, że ta konferencja jakby z dnia na dzień staje się
mniej historyczna, a bardziej aktualna. I to chyba, bo tu druga część podtytułu jest próby odbudowy. To staje się coraz bardziej przerażające i coraz bardziej trudno być naukowcem i trzymać emocje na wodzy. Także jeszcze większe podziękowania za próbę zaprzęgnięcia naukowców do refleksji nad współczesnością. I tutaj nie mogę sobie odmówić powiedzenia jednej rzeczy, że również nasz kraj jest w takim momencie dość dramatycznym ze względu na zmiany kontekstu międzynarodowego, ale też na to, co dzieje się w polskim życiu intelektualnym. Dlatego chciałem podziękować organizatorom, że ta konferencja nie wpisuje się w chorobę, która powoli zaczyna dotykać również polskiego życia intelektualnego i polskich historyków, w chorobę plemienności. Dziękuję za ekumenizm, za zaproszenie do udziału w tej konferencji również nie tylko tych, z którymi jesteśmy na co dzień w naszym bąblu i na co dzień się komunikujemy, wiemy co myślą i wiemy co powiedzą i dobrze wspólnie pisze się artykuły i pije piwo. Także to naprawdę, myślę, należy, dzisiaj należy o tym mówić tak często jak się da, że w kontekście odradzania się rosyjskiego imperializmu Polacy muszą przynajmniej ze sobą rozmawiać, jeżeli nie mogą współpracować. Także myślę, że to będzie miało miejsce tutaj na tej konferencji. Jeszcze raz serdecznie witam i życzę miłych obrad. Szanowni Państwo, przechodzimy do pierwszej części naszej konferencji. Sesja pierwsza jest zatytułowana Kryzys i rozpad imperium. Zanim ją rozpoczniemy, dwie uwagi techniczne. Prosiliśmy o wystąpienia trwające mniej więcej około 20 minut. Niestety moją przykrą rolą będzie to, żeby dyscyplinować referentów, co ze szkodą dla Państwa niewątpliwą, ale będę starał się czynić. O wygłoszenie pierwszego referatu poproszę pana profesora Andrzeja Nowaka. Referat widziany z Malty, rozpad sowieckiego imperium i polityka Waszyngtonu. Kilka uwag. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tej niezwykle rzeczywiście aktualnej, nie tylko rocznicowej konferencji. Chciałem zaproponować kilka uwag na kanwie materiałów, które są obecnie już dostępne, a dotyczą momentu i ważnego, i częściowo zmistyfikowanego, politycznie bardzo mocno wykorzystywanego po dzień dzisiejszy, a mianowicie spotkania Michaiła Gorbaczowa z George'em Bushem, seniorem, oczywiście z punktu widzenia późniejszej historii, czy u wybrzeży Malty, czy w porcie maltańskim, należałoby powiedzieć, 2-3 grudnia 1989 roku. Przypomnę może, że te rozmowy obrosły szybko legendą, że doszło tam do jakiegoś układu, który podzielił Europę w nowy sposób, że był to nowy tajny układ między przywódcami supermocarstw. Można powiedzieć, że trzy generalne interpretacje, które się ułożyły wokół tego spotkania, to z jednej strony interpretacja golicynowska, mówię tutaj o Anatoliu Golicynie i jego wizji pirystrojki jako wielkiego oszustwa pod adresem Zachodu, którym udało się zmanipulować Zachód, przekonać, że rozpada się imperium, a w istocie ukryło ono tylko lepiej swoją funkcję i pomogło rozbić Zachód raczej. To jest rzadko, że tak powiem, w mainstreamie naukowym wykorzystywana interpretacja. Malta zajmuje w nim swoje miejsce. Częściej wykorzystywana głównie w rozgrywkach wewnątrzpolitycznych w Rosji w latach 90. interpretacja, że oto Gorbaczow zdradził interesy państwa sowieckiego, zaprzedał się Zachodowi i to on jest odpowiedzialny za układ w Malcie, który de facto przesądził nie tylko o oddaniu Europy Wschodniej,
Stanom Zjednoczonym czy Zachodowi, ale także przygotował rozpad Związku Sowieckiego. I trzecia interpretacja, najbardziej popularna, można powiedzieć, i najsilniej wykorzystywana w ostatnich latach przez polityków państwa rosyjskiego, rozpoczęta właściwie już przez Borysa Jelcyna w momencie, kiedy zaczęło się mówić o rozszerzeniu NATO w pierwszej połowie lat 90. Borys Jelcyn wystąpił z listem oficjalnym do prezydenta Clintona, stwierdzając, że przecież na Malcie i później zostały dane gwarancje nieoficjalne, ale jednak gwarancje ze strony Zachodu, że Pakt Północnoatlantycki nie będzie rozszerzany na wschód od granic RFN. Tę interpretację bardzo wzmocnił, uczynił ją częścią, można powiedzieć, oficjalnego dyskursu państwowego Federacji Rosyjskiej Władimir Putin, poczynając od swojego bardzo głośnego wystąpienia w lutym 2007 roku na konferencji w Monachium, gdzie powiedział, że no, właśnie takie gwarancje zostały udzielone Rosji, choć w sposób nieoficjalny, o nierozszerzaniu Paktu Północnoatlantyckiego na wschód. Powróci do tej interpretacji przy okazji zarówno wojny z Gruzją, jak i jeszcze mocniej, dużo mocniej, przy okazji agresji na Ukrainę i przyłączenia Krymu, usprawiedliwiając tym niejako swoje posunięcia. Wyście nas zdradzili, my mamy prawo teraz do takich, a nie innych posunięć. Notabene od razu powiem, że bardzo często spotyka się tego rodzaju usprawiedliwienie z aprobującą, a w każdym razie przyjmującą do wiadomości jako ważny argument recepcją na Zachodzie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. No tak, rzeczywiście może coś takiego było, trochę ma racji Putin, a może całą rację ma, choć niekiedy ta interpretacja idzie no tak daleko, że nawet w kręgach najbardziej sprzyjających rosyjskiemu neoimperializmowi na Zachodzie budzi pewne zażenowanie, jak wystąpienie ministra Ławrowa na konferencji znów w Monachium, ale w 2015 roku, gdzie minister Ławrow powiedział, że zjednoczenie Niemiec było mniej legalne niż zjednoczenie Rosji z Ukrainą, przepraszam, Rosji z Krymem, czy też Krymu z Rosją, bo przecież to wszystko odbyło się na zasadzie takich ukrytych układów i właśnie Zachód złamał swoją część układu z Malty, a więc tę część dotyczącą nierozszerzania Paktu Północnoatlantyckiego na wschód. A zatem powstaje pytanie, czy rzeczywiście na Malcie doszło do jakiegoś układu, w którym Zachód, Bush zdecydowałby się handlować, że tak powiem, losem Europy Wschodniej w zamian za ustępstwa ze strony Gorbaczowa w sprawie zjednoczenia Niemiec. Przypomnę, że to się odbywało tuż po tak zwanym upadku muru berlińskiego w listopadzie i w takim kontekście trzeba to widzieć. Teraz na podstawie czego możemy w ogóle troszkę więcej w tej chwili powiedzieć na temat rozmów na Malcie. W 2006 roku Fond Gorbaczowa opublikował wyjątki z transkryptów rosyjskich tych rozmów, zarówno takich spotkań, tak zwanych jeden na jeden, oczywiście z udziałem tłumaczy i doradców osobistych, jak i spotkań plenarnych, też bardzo wąskiej grupie, o której za chwileczkę powiem, z obu stron, z obu delegacji. A wkrótce także strona amerykańska opublikowała, no, można powiedzieć zredagowane, ale jednak sugerujące niemal kompletność transkrypty tych spotkań maltańskich, jeżeli można tak powiedzieć. Rozwinęła się cała, można powiedzieć, polemika naukowa wokół tego spotkania i dalszych spotkań rozwijających jego wątki do lutego 90 roku. Takie spotkania w Moskwie dotyczące przyszłości Niemiec przede wszystkim. I tu w największym skrócie podsumuję treść tej polemiki. Z jednej strony mamy artykuły, no można powiedzieć przede wszystkim takich autorów jak Mark Kramer z projektu zbierania materiałów do historii zimnej wojny z Uniwersytetu Harvarda, który na podstawie swoich wieloletnich badań stwierdza jednoznacznie, że nie było żadnej dyskusji o rozszerzaniu czy o nierozszerzaniu NATO w Europie Wschodniej. Wyłącznie mówiono o kwestii NRD. O tym za chwileczkę będę mówił.
drugą autorką podtrzymującą tę tezę i wnoszącą także dodatkowe ustalenia materiałowe jest Marie-Louise Sarot, także z Uniwersytetu Harvarda. Trzecią autorką, także wnoszącą wiele ważnego materiału źródłowego do tej dyskusji, jest Christine Spohr, niemieckiego pochodzenia, niemiecka historyczka pracująca w London School of Economics. To jest troje, myślę, najważniejszych autorów, którzy wypowiadali się nie tylko, że tak powiem, interpretacyjnie, ale swoim wkładem w źródłowe ustalenia rzeczywiście wnieśli coś istotnego do tej debaty. Zgodni są w jednym. Nie było mowy o nierozszerzaniu Paktu Północnoatlantyckiego na Europę Wschodnią, na Malcie, ani też nie zapadły żadne zobowiązujące w tym zakresie ustalenia w następnych kilkunastu tygodniach, ani tym bardziej później, oczywiście, kiedy sytuacja zaczęła się dynamicznie zmieniać na niekorzyść Związku Sowieckiego, bynajmniej nie wskutek działań amerykańskich. Natomiast po drugiej stronie dyskusji także pojawiają się liczne głosy, choć znacznie mniej, powiedziałbym, ugruntowane źródłowo. W ostatnim roku, i na tym skończę ten przegląd literatury, obszerny tekst poświęcony Malcie i kwestii rzekomej, czy też prawdziwej obietnicy nierozszerzania NATO na wschód poświęcił Joshua Itzkowicz-Schifrinson z Uniwersytetu w Teksasie. Ta jego praca wyszła w zeszłym roku, w 2015 roku. On twierdzi, że jednak można mówić o nieformalnej, powtórzonej wielokrotnie, nieformalnej to znaczy ustnej, no ale w tradycji zachodniej ustne obietnice także przecież obowiązują, obietnicy nierozszerzania Paktu Północnoatlantyckiego na wschód. Przejdźmy teraz króciutko już do omówienia samych dokumentów i okoliczności towarzyszących spotkaniu. A więc najpierw uświadommy sobie, że George Bush i Michał Gorbaczow spotykali się chyba najczęściej ze wszystkich przywódców obu stron w całej historii kontaktów sowiecko-amerykańskich, a potem powiedziałbym amerykańsko-rosyjskich. Bowiem George Bush jako wiceprezydent przy Ronaldzie Reaganie przyjeżdżał kolejno na wszystkie pogrzeby, a było ich dużo, kolejnych sekretarzy. Znaczy w 82, 83 i 5 roku. W 85 roku przyjechał ponownie w związku z wyborem Michaiła Gorbaczowa i za każdym razem, widział Michaiła Gorbaczowa, natomiast rozmawiał z nim po raz pierwszy dłużej w 85 roku. Wtedy ta rozmowa, no powiedziałbym, była na pewno istotna. Kolejna rozmowa także w 85 roku to jest Genewa, gdzie jak wiadomo, no, głównym rozmówcą Gorbaczowa był prezydent Reagan, następnie Reykjavik w 86, w 87 Waszyngton i chyba najważniejsza rozmowa także obrosła pewną mitologią, no bo nie ma transkryptu z niej, tak zwana rozmowa w samochodzie w Nowym Jorku w roku 88, w listopadzie, kiedy Gorbaczow odwiedzał Stany Zjednoczone. Kiedy George Bush został wybrany na prezydenta w listopadzie 1988 roku, wydawało się, że no będzie kontynuowana ta tradycja częstych spotkań. George Bush jednak wstrzymał, że tak powiem, intensywność tych kontaktów, co zarzucali mu i Reagan publicznie, i Margaret Thatcher, namawiając do jednak spotkania jak najszybszego z Michałem Gorbaczowem. Bush postanowił jednak, rozejrzeć się w sytuacji swoimi kanałami, przygotować się lepiej do nowego politycznego rozdania, jakie wynikało z dynamiki zmian w Europie Wschodniej. Ta dynamika, no cóż, nie wiązała się jednak bynajmniej z jakąś konfrontacją amerykańsko-sowiecką w tym czasie. Dowodem na to, o którym pewnie za chwilę będą mówili moi znakomici koledzy tutaj siedzący, była niezwykle daleko posunięta współpraca amerykańska przy uspokajaniu, zgodnie z intencjami sowieckimi, sytuacji w Polsce w roku 89. Wkład amerykańskiej dyplomacji w przekonywanie polskich parlamentarzystów, Obywatelskiego Komitetu Politycznego,
w głosowanie zgodnie z intencjami Gorbaczowa, czyli wspierającymi, krótko mówiąc, generała Jaruzelskiego w czerwcu, a następnie w lipcu przy wyborze samego generała Jaruzelskiego na prezydenta, no są już dość dobrze zbadane. Wiadomo, że tutaj dyplomacja amerykańska odegrała rolę bardzo istotną i zgodną z interesami Związku Sowieckiego ówczesnego. To niewątpliwie uspokajało stronę sowiecką. W maju 1989 roku George Baker, sekretarz stanu, będąc w Moskwie, stwierdził, że no, przydałoby się jednak przyspieszyć te spotkania, choć jeszcze konkretnej daty spotkania na szczycie nie zaproponował. Bush, przybywając do Warszawy 11-13 lipca 1989 roku, przekonał się na miejscu, jak rzeczywiście duża jest dynamika zmian w Europie Wschodniej i że w związku z tym właśnie rozmowa z Gorbaczowem będzie potrzebna. Udał się wtedy do Waszyngtonu Siergiej Achromiejew, marszałek, który był doradcą do spraw wojskowych Michaiła Gorbaczowa, rozpoczynając już jakby bezpośrednie negocjacje przygotowujące spotkanie na Malcie. Nie będę już ich jakby streszczał szczegółowo, były inne propozycje, żeby spotkać się na Balearach, ale Gorbaczow wybrał właśnie tę formułę na okręcie na Malcie. Zgodnie zresztą ze swoim harmonogramem wizyt, tak się złożyło, że w końcu listopada zaplanowana była wizyta sekretarza generalnego KCK PZR w Rzymie i w Watykanie. Spotkał się wtedy z Janem Pawłem II. I to tworzy pewien interesujący, bezpośredni kontekst do spotkania na Malcie, o którym za chwileczkę powiem. 2 i 3 grudnia odbyły się same rozmowy. Rozmowy, które miały być przeprowadzane jeden dzień na okręcie amerykańskim Belknap, krążownik amerykański, drugi dzień na krążowniku rakietowym sowieckim Sława, ale panował wtedy absolutnie wyjątkowy sztorm na Morzu Śródziemnym, fale 7-metrowe miotały tymi okrętami jak zabawkami. Sowieci sprowadzili na wszelki wypadek swój ogromny statek pasażerski Maksym Gorki, który był bardziej stabilny i w związku z tym oba spotkania i 2 i 3 grudnia odbyły się, można powiedzieć, na gruncie rosyjskim, czyli na statku Maksym Gorki. W spotkaniu brali udział ze strony sowieckiej, oczywiście poza spotkaniami 1 na 1 tak zwanymi, ze strony sowieckiej obok Gorbaczowa minister Szewardnadze, doradca i kluczowa postać, że tak powiem, w ówczesnym establishmencie sowieckim Aleksander Jakowlek, Anatolij Czerniajew, doradca do spraw międzynarodowych Gorbaczowa, Siergiej Achromiejew, o którym wspomniałem, Alek Smietnych i Anatolij Dobrynik. Po stronie amerykańskiej James Baker, Brent Scowcroft, doradca do spraw bezpieczeństwa James Sonono, szef, można powiedzieć, administracji Białego Domu, James Ross, szef planowania w Radzie Bezpieczeństwa i Bob Blackfield, o którym może jeszcze zdążę powiedzieć, bo pewną rolę odegra, doradca do spraw Europy. Tematy spotkań. Gorbaczow mógł, że tak powiem, zareagować na bardzo początkowo takie, można powiedzieć, stanowcze wystąpienie Busha, polegające na prośbie pod adresem Gorbaczowa, by ten zrezygnował z popierania Kuby, to znaczy Castro na Kubie, sandynistów w Nikaragui. Krótko mówiąc, Bush rozpoczyna te negocjacje od logiki strefy wpływów. Jak najszybciej usuńcie te wpływy, przestańcie przysyłać pieniądze, które możecie wydać na swoje bardzo potrzebne cele w Rosji, w okolicach. Przestańcie je przysyłać Castro, powinniśmy skończyć z Castro, z Nikaragui. Gorbaczow podejmuje bardzo szybko ten wątek, pół żartem mówiąc, że no, prezydent Bush ogłosił niedawno publicznie, że Związek Sowiecki powinien zrezygnować z doktryny Breżniewa, tej, która mówiła o prawie do interwencji w swojej strefie wpływów i tej, na podstawie której uzasadniono interwencję w Czechosłowacji w 1968 roku.
No a sam może teraz tworzy coś na kształt doktryny Busha, bo właśnie w tym czasie Amerykanie wspali, że tak powiem, swojego człowieka, raczej swoją, można używać kategorii płci, kobietę na Filipinach zagrożoną przewrotem i to było bardzo gorąco wtedy komentowane w końcu 1989 roku. Myślę, że warto zauważyć ten aspekt. Wprowadzenie od razu na samym początku i to przez amerykańskiego prezydenta logiki, by tak rzec, stref wpływów. Czy jednak stąd wynikało od razu to, o czym mówią zwolennicy tezy o oddaniu Europy Wschodniej, czy pozostawieniu Europy Wschodniej w strefie wpływów sowieckich i obietnicy nierozszerzania NATO w tym kierunku? Otóż o tym faktycznie nie mówiono w ogóle na Malcie, sądząc z transkryptów, które są nam dostępne. O czym mówiono zatem? Paradoksalnie najwięcej czasu w rozmowach prezydentów obu, a później także rozmowach plenarnych, zajęła kwestia filozoficzna, którą moim zdaniem można wiązać bezpośrednio z wcześniejszymi rozmowami Gorbaczowa w Rzymie, zarówno z papieżem, o czym nie mam specjalnej wiedzy, to może pan redaktor Grajewski za chwilę o tym powiedzieć, jak i z Giulio Andreottim, z którym spotkanie, transkrypt z tego spotkania jest dostępny. Andreotti sam wystąpił, tam to było 29 listopada 1989 roku. Andreotti wystąpił tam z tezą, że no nie należy ulegać takiemu przekonaniu, że tutaj Zachód wygrał ze Wschodem i że kraje Europy Wschodniej powinny wybrać wartości zachodnie, bo to jest kompletne nieporozumienie, zwłaszcza nieporozumieniem jest wiara w liberalizm ekonomiczny. To są wszystko niebezpieczne złudzenia. Raczej Europa Wschodnia powinna mieć prawo wyboru, może zostać przy swoich wschodnich wartościach. De facto czytaj, prawda, przy Rosji, przy Związku Sowieckim. I przytoczył też Andreotti uwagę, jaką miał usłyszeć od papieża. Papież miał mu powiedzieć, że przestrzega Polaków, by nie ulegli logice kontrrewolucji, że to właśnie nie ma być żadna kontrrewolucja, tylko kompromis jakby między Wschodem a Zachodem, żadne przejście, że tak powiem, tej części Europy na stronę zachodnią. Tak to przedstawił w każdym razie Andreotti Gorbaczowowi. I o tym toczyła się najdłuższa, kilkudziesięciominutowa rozmowa na Malcie. Gorbaczow zaczął burzliwie protestować przeciwko koncepcji ekspansji wartości zachodnich i pojęciu samemu wartości zachodnich na Europę Wschodnią. I zaczął się dopytywać, a dlaczego demokracja to wartości zachodnie, czy nie są to wartości ogólnoludzkie. Po blisko godzinie takiej rozmowy obie strony doszły do wniosku, że może pora przestać zajmować się kwestiami, jak to sami określili, kościelnymi i przejść do kwestii konkretnych. Ponieważ widzę, że ja rozgadałem się na temat wartości kościelnych, a czasu jest bardzo mało, to może zostanie mi już tylko w tezach powiedzieć, że generalnie przegląd czy lektura dostępnych materiałów z rozmów w Jałcie potwierdza, że głównym politycznym tematem była kwestia przyszłości Niemiec. I jeżeli mówiono o NATO w tym kontekście, to wyłącznie jako kwestii, czy może siła wojskowa NATO, jeśli Niemcy zostaną w ogóle zjednoczone, co było bardzo wtedy jeszcze niepewne, stacjonować na terytorium NRD. I było to zgodne, to chcę podkreślić, co podkreśla zresztą Kramer także, z logiką praw, które miały Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki, żeby o tym rozmawiać, ponieważ były to mocarstwa okupacyjne i tak jak i Francja i Wielka Brytania miały prawo o tym współdecydować, czy będą tam wojska na przykład amerykańskie na miejsce sowieckich na terenie NRD, czy nie. Natomiast żadna ze stron nie miała żadnego prawa, by dyskutować na temat przyszłości wojsk jakichkolwiek na terenie takich krajów jak Polska, Czechosłowacja, Węgry. I o tym rzeczywiście nie rozmawiano. Nie było w ogóle tego wątku, bo też nie było żadnych podstaw prawnych do tego wątku. Skąd więc wziął się ten wątek Europy Wschodniej, rozumianej inaczej niż NRD?
wewnętrzna sprawa, można powiedzieć, niemiecka i mocarstw, które kontrolowały Niemcy na mocy, by także z sytuacji prawnej po II wojnie światowej. Otóż logikę epismentu, logikę gry terenem Europy Wschodniej w rozgrywce mocarstwowej wprowadziły Niemcy. To konkretnie można ustalić. Konkretnie Hans-Dietrich Genscher 31 stycznia w swoim wystąpieniu publicznym w Tutzing w zachodnich Niemczech. Pamiętajmy, że Genscher to jest wicekanclerz wtedy z ramienia FDP, a więc do pewnego stopnia, no przynajmniej taki półoficjalny rywal kanclerza Kohla, rywal w walce o uznanie w opinii niemieckiej, stwierdza, że jeżeli Związek Sowiecki zgodzi się na zjednoczenie Niemiec, to powinien w zamian otrzymać obietnicę nierozszerzania NATO na kraje Europy Wschodniej. I to już jasno mówi o krajach Europy Wschodniej. Kilka dni później rozpoczynają się już bezpośrednie negocjacje w sprawie zjednoczenia Niemiec. Najpierw Genscher próbuje przekonać w Waszyngtonie Bakera 2 lutego do tej koncepcji. A następnie od 7 do 9 lutego toczą się w Moskwie bardzo ważne rokowania z udziałem Genschera, Bakera, no i naturalnie Gorbaczowa, Szewardnadze i innych dostojników sowieckich. I tam Baker kilkakrotnie powtarza za Genscherem tę tezę, powtarza słownie, nie ma żadnych porozumień pisanych, że może rzeczywiście to jest jakiś sposób uspokojenia czy usatysfakcjonowania potrzeby bezpieczeństwa ze strony Związku Sowieckiego, że no, zastanowimy się nad tym, czy nie rozszerzać, czy nie zapowiedzieć braku rozszerzania Paktu Północnoatlantyckiego na Europę Wschodnią. Ale w istocie jedyna formuła, którą możemy przyszpilić, że tak powiem, bliska takiej zgodzie amerykańskiej na tego rodzaju deal, na który naciskał cały czas Genscher i w mniejszym stopniu, ale także Kohl, a więc zapłacić krajami Europy Wschodniej za zjednoczenie Niemiec, przyszłością krajów Europy Wschodniej i ich swobodą decydowania o własnym losie w zamian za Niemcy, była wypowiedź, czy korespondencja między Condoleezą Rice, bliską wtedy współpracowniczką Brenta Scowcrofta z lutego 90 roku, mówiącą wówczas, że w Moskwie chodzi o niezmienianie balansu wschód między wschodem a zachodem. Nie powiedziała wprost, nie napisała wprost o kwestii NATO. I tu dochodzimy do kwestii istotnej, może już przedostatniej, o której chciałem powiedzieć jednym zdaniem, a mianowicie nawiązując do tych wszystkich wypowiedzi Putina, Ławrowa, Jelcyna wcześniej, co mogła zrobić Ameryka, żeby zapewnić równowagę między Wschodem a Zachodem w tym czasie? Wydaje się, że no musiałaby po prostu intensywnie współpracować ręka w rękę z Władimirem Kriuczkowem, który wtedy właśnie na naradzie 26 stycznia, więc między Maltą a rozmowami w Moskwie w lutym, na spotkaniu zamkniętym wybranych towarzyszy z kierownictwa państwa i partii sowieckiej, powiedział, że musimy zadbać teraz, kiedy widzimy, że już nie ma szans na utrzymanie NRD w naszych objęciach, o poparcie naszych wiernych towarzyszy, współpracowników, przyjaciół z KGB, znaczy współpracowników KGB na terenie Niemiec. A więc no, należy sobie wyobrazić, że Amerykanie powinni zacząć popierać tajnych współpracowników KGB na terenie całego obozu Europy Wschodniej, żeby zabezpieczyć tę równowagę zgodnie z logiką Kriuczkowa. No, nic nie wiadomo o tego rodzaju działaniach amerykańskich. Natomiast rzeczywiście w styczniu 90 roku Bob Blackwell, o którym wspomniałem, przygotował materiał, który pierwszy raz formułuje na nowo po 70 paru latach tezę Halforda Mackindera. Amerykanie powinni wejść do Europy Środkowo-Wschodniej. Powinni stanąć między Rosją a Niemcami, żeby kontrolować tę niepewną, bardzo dynamiczną sytuację. Przypomnijmy, to jest urzędnik no średniego szczebla, nie najwyższego. On pierwszy raz wraca do tej koncepcji, że Amerykanie nie powinni tylko przyglądać się, co tutaj zrobią Niemcy i Rosjanie, ale powinni wobec tego braku stabilności, a Bush mówi wyraźnie, że największym wrogiem dla nas nie są już oczywiście armie sowieckie, tylko jest niestabilność, chaos. I Amerykanie zaczynają, przynajmniej niektórzy, postrzegać
wejście na ten teren do Europy Środkowo-Wschodniej jako możliwość stabilizacji regionu. A zatem, podsumowując jednym zdaniem to, co powiedziałem, nie ma żadnych dowodów na handel Europą Wschodnią przez Amerykę na Malcie czy w lutym 90 roku w Moskwie. Była taka sugestia bardzo silna, by tego rodzaju handel zrobić ze strony Hansa Dietricha Genschera. Do pewnego stopnia udało się przejściowo pozyskać Bakera do tej koncepcji, ale Amerykanie nigdy oficjalnie jej nie przyjęli, a w roku 90 ona upadła sama z siebie, co kanclerz Kohl potwierdził, zmieniając jakikolwiek układ geopolityczny z Rosją na układ finansowy, przepraszam, ze Związkiem Sowieckim. W zamian za zgodę na zjednoczenie zapłacił ogromnymi pieniędzmi, po prostu zapłacił Gorbaczowowi, znaczy państwu sowieckiemu, wiele miliardów marek na mieszkania dla wycofujących się żołnierzy sowieckich z NRD. A więc cały deal, że tak powiem, maltański czy maltańsko-moskiewski został zmieniony na układ handlowy, można powiedzieć. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, dwie rzeczy. Jeszcze Państwu jestem winny wyjaśnienie z programu naszej konferencji. Wypadł, powiem kolokwialnie, referat profesora Cęckiewicza. Jak część z Państwa być może wie, jutro w Warszawie odbywa się pogrzeb państwowy Ignacego Matuszewskiego i Henryka Reichmana, których szczątki zostały sprowadzone do Polski, i Wojskowe Biuro Historyczne bierze udział w przygotowaniach do tego wydarzenia, stąd profesor Cęckiewicz dzisiaj z nami nie mógł być obecny. I druga uwaga, techniczna prośba do referentów, jako że nagrywamy tą naszą konferencję, jeśli Państwu nie przeszkadzało, prosiłbym o wygłaszanie swoich słów z mównicy. To będzie lepsze dla nagrania. I zapraszam pana profesora Bogdana Musiała z referatem Gospodarcze aspekty rozpadu Związku Sowieckiego. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja może mniej będę mówił o sprawach kościelnych, bardziej o faktach, o liczbach. Ja wiem, że to będzie dosyć trudne, ale postaram się, żeby to jakoś zostało trochę w pamięci, ponieważ chcę mówić tutaj o praktycznie gospodarczych przyczynach rozpadu Związku Sowieckiego, i w moim przekonaniu to było kluczowe, jakieś powiedzmy rozgrywki, zagrywki zakulisowe czy niezakulisowe, czy jakieś protesty, jakieś ulotki na ulicy Mickiewicza w Warszawie. No, to miało bardzo jakiś tam wkład może, ale to minimalny. Kluczowym był upadek, rozpad gospodarczy tego systemu, podobnie jak w Polsce, ale chcę tutaj mówić o Związku Sowieckim. I tutaj chciałem zacytować wypowiedź Michała Gorbaczowa z 11 lutego 1988 roku na posiedzeniu biura politycznego. Gorbaczow tak powiedział na posiedzeniu: do roku 1985 równowagę budżetową zawdzięczaliśmy wpływom z wódki i z ropy naftowej. Gdy tylko te źródła się skończyły, to natychmiast wpadliśmy w tarapaty. To właśnie te kłopoty zapoczątkowały proces, który w przeciągu 6 lat doprowadził do rozpadu sowieckiego imperium. Skala uzależnienia Związku Sowieckiego od wydobycia i eksportu surowców energetycznych, czyli ropy i gazu, jest stosunkowo dobrze znana, pomimo tego często jest niedoceniana i jakby z mało zrozumienia, jaki to miało wpływ na rozwój czy na sytuację Związku Sowieckiego od lat 50. Do upadku. Teraz, żeby to zrozumieć, musimy zrozumieć, na czym polega system gospodarczy Związku Sowieckiego, który wytworzył się od końca lat 20., który funkcjonował do lat 80., który był w Polsce. To był stalinowski system gospodarczy, który był, tak w skrócie można powiedzieć, była gospodarka rabunkowa, praca niewolnicza i wyzysk. To były jakby podstawy tego sowieckiego cudu gospodarczego. Czyli od końca lat 20. najważniejszym źródłem dochodów w Związku Sowieckim był rabunek wsi i wyzysk chłopów. W ten sposób Stalin i jego towarzysze finansowali modernizację i zbrojenia, czyli rzekomy cud gospodarczy w latach 30. Nikita Chruszczow tak scharakteryzował politykę wobec wsi w czasach kolektywizacji w dniu 5 lutego 1962 roku. Cytat: w gruncie rzeczy zabieraliśmy, grabiliśmy i rujnowaliśmy gospodarkę. Czyli Chruszczow wiedział, na czym to polega system gospodarczy. Po 1945 w Związku Sowieckim mieliśmy drugi tak zwany cud gospodarczy, skok modernizacyjny.
w historii to był pierwszy lata 30, drugi był po 45 i to był ten ostatni, który Związek Sowiecki zawdzięczał przede wszystkim masowym demontażom na wyzwolonych przez Armię Czerwoną terenach oraz wyzysku wyzwolonych tak zwanych krajów, tak jak Polska. I oczywiście chłopi i robotnicy w Związku Sowieckim byli nadal bezludności wyzyskiwani, to jest jasne. W latach 50. źródła, które dotychczas umożliwiały Związkowi Sowieckiemu rozwój tak zwany i szybki wzrost gospodarczy, w tym samym status mocarstwa światowego, znalazły się na wyczerpaniu. Zdobyczne maszyny i urządzenia były zużyte, przestarzały, natomiast kraje bloku wschodniego, w którym Moskwa narzuciła własny system gospodarczy i polityczny, same znajdowały się w trudnej sytuacji gospodarczej i stały się wkrótce ciężarem ekonomicznym dla Moskwy. Natomiast sowieckie rolnictwo znajdowało się w katastrofalnym stanie i chyliło się w tym okresie do ostatecznego upadku, co było wynikiem ponad dwóch dekad niewolniczo-rabunkowej gospodarki, czyli systemu kołchozowego. Od początku lat 60. Związek Sowiecki był zmuszony importować coraz większej ilości zboża, mięsa, aby wyżywić własną ludność. I teraz w latach 50. ten rzekomy sowiecki syt gospodarczy przerodzi się w stagnację, a o dogonieniu rozwiniętych krajów z zachodnich mowy być nie mogło. Nie mogło tym bardziej o ich przesiągnięciu. Sowieccy decydenci zaczęli usilnie szukać nowych źródeł dochodów, aby zapewnić przetrwanie imperium. Po drugie, po latach 50. w ich rozważaniach zaczynały odgrywać coraz większą rolę ropa naftowa oraz gaz ziemny. Wydobycie i przetwórstwo i eksport tych surowców jawiły mi się wręcz jak cudowne panaceum na uzdrowienie sowieckiej gospodarki. Tu już przedtem startowany Nikita Chruszczow 26 grudnia 1963 roku przyjął polskiego ambasadora, czyli Perelowskiego. W trakcie rozmowy Chruszczow stwierdził, cytat: Związek Sowiecki dysponuje ogromnymi zapasami gazu i nafty, odkryto właśnie nowe złoża na Syberii, które są podstawowym surowcem dla przemysłu chemicznego. Chemia da nam wszystko, co potrzebuje człowiek. To jest cytat. Jeszcze w latach 30. odkryto między Wołgą a Uralem nowe ogromne złoża ropy naftowej, tak zwane drugie Baku. W latach 50. wydobycie ze złóż drugiego Baku przewyższyło wydobycie ropy naftowej z innych złóż całego Związku Sowieckiego. Na początku lat 60. odkryto na zachodniej Syberii, w dorzeczu rzeki Ob, dalsze ogromne złoża ropy i gazu ziemnego, które przewyższały wszystkie dotychczasowe. Między innymi dzięki technologicznej pomocy, także finansowej pomocy krajów zachodnioeuropejskich, przede wszystkim Niemiec zachodnich, Związkowi Sowieckiemu udało się stopniowo zagospodarować te ogromne złoża surowców energetycznych. Wzrost wydobycia ropy naftowej był wręcz oszałamiający. Z 53 milionów ton w 1953 roku do 224 milionów ton w roku 1974, 353 w 6 lat później, czy w roku 1980, 491, czyli prawie 500 milionów ton w 1975 i 603 milionów ton w roku 1980, czyli to był ogromny skok. W podobnym tempie rosło wydobycie gazu ziemnego. Już nie będę podawał cyfr, ale to mniej więcej były porównywalne. Ale co było bardzo istotne, znaczy nie bardzo istotne, równocześnie co bardzo istotne było, że ceny za te surowce energetyczne rosły w podobnym tempie. Czyli równolegle do tego było właśnie, te ceny na rynkach światowych rosły w latach 70. w szczególności. W roku 1965 ropa naftowa kosztowała 18 dolarów za tonę. W roku 1983 33 i 80 centów, a rok później już 70 dolarów za tonę. A w roku 80 prawie 204 dolary za tonę. Czyli Związek Sowiecki eksportował znaczną część ropy naftowej i gazu ziemnego, a wpływy z eksportu rosły dużo szybciej niż wydobycie, ze względu na to, że były też rosły ceny. W roku 65 dochody ze sprzedaży samej ropy w krajach kapitalistycznych, tylko w krajach kapitalistycznych, wynosiły ponad 600 milionów dolarów. Wtedy były to oczywiście inna wartość, miały dolary. 5 lat później już było prawie 900 milionów, w roku 85 już 3 miliardy dolarów, a w roku 80 prawie 13 miliardów. Do tego dochodziły oczywiście dochody z eksportu gazu. Podczas gdy wydobycie ropy i gazu rosły w szybkim tempie, pozostałe gałęzie gospodarki przeżywały regres, który w latach 70 przekształcił się w zapaść gospodarczą.
Trudno bowiem wymagać od źle opłaconego i nierzadko pijanego robotnika, czy wołośnika, technika, inżyniera, wysokiej wydajności i jakości pracy, nie wspominając tutaj oczywiście o nieudolności, niekompetencji, nadużyciach finansowych, kradzieży, korupcji ze strony partyjnych funkcjonariuszy, którzy zarządzali gospodarką i kierowali zakładami i kołchozami. Efektem było ogromne marnotrawstwo pracy i surowców, zepsute maszyny i urządzenia. Dzięki temu nakład pracy i surowców na wyprodukowanie jednej jednostki produktu był od 2 razy do 2,5 razy wyższy w porównaniu do rozwiniętych krajów przemysłowych. Oczywiście nie wspominając o jakości tych produktów, czyli z jednej strony był ogromny nakład, dużo większy na jedną, powiedzmy, samochód, z drugiej strony jakość tego samochodu Moskwicza w porównaniu, powiedzmy, do Garbusa nieporównywalna oczywiście. Rolnictwo pochłaniało coraz większe sumy, nie pokrywając zapotrzebowania na żywność, które trzeba było importować w coraz większych ilościach. Stan przemysłu lekkiego pogarszał się, nie pokrywał zapotrzebowania na ubrania, na buty, na gumowce, proszę Państwa, tak, kołysików nie starczało, które trzeba było importować w coraz większych ilościach. Nie inaczej było z innymi artykułami powszechnego użytku, które ponadto były fatalne, jak już wspomniałem, jakości i przestarzałe. Przemysł motoryzacyjny i ciężki był w podobnym stanie. Samochody, jeszcze częściej maszyny rolnicze były nieprawidłowo montowane, niekompletne, wysłane do odbiorców. Często podczas transportu były używane jako skład części zapasowych i w miejscach docelowych musiały być od nowa montowane, jeżeli jeszcze to było w ogóle możliwe. W dniu 12 grudnia 1985 roku Gorbaczow krytykował na posiedzeniu biura politycznego traktorowym produktem więcej niż wszystkie pozostałe kraje razem. Kombajnów więcej niż USA. A jaka korzyść z tego? Ich jakość pozostawia wiele do życzenia, nie pozwala efektywnie zabezpieczyć pracy w rolnictwie. Związek Sowiecki należał do największych producentów stali, pomimo tego był zmuszony importować, ponieważ rodzinna stal była fatalnej jakości, stosy niezainstalowanych urządzeń sprowadzonych z zagranicy zalegały magazyny i składy, nierzadko rdzewiały pod gołym niebem. Jedynym sektorem, który wtedy jeszcze względnie funkcjonował, był przemysł zbrojeniowy, który był odpowiedzialny za około 20-30%, dokładnie to nie wiemy, produktu krajowego brutto. Ten sam przemysł zbrojeniowy oznaczał ogromne obciążenie dla całości gospodarki sowieckiej, wyssając z niej ostatnie soki. W tym samym czasie rosły statystyczne dane produkcyjne, wskaźniki produkcyjne, dane złudzenie wzrostu gospodarczego. Jednak rzeczywistość była inna. Podczas dyskusji na posiedzeniu Biura Politycznego w dniu 19 stycznia 1987 roku na tematy gospodarcze Igor Ligaczow stwierdził, cytuję: ja jeszcze powiem o gospodarowaniu w przeszłości. Wzrost mieliśmy dzięki pracy narodu z poświęceniem oraz ze sprzedaży wódki. Gorbaczow to jednak skorygował i poprawił, cytuję: wódka i koniunkturalne ceny za ropę naftową, które nam dawały 17 do 21 miliardów rocznie. Próby reformy nic nie przynosiły, podobnie jak ciągłe próby modernizacji przez drogie inwestycje. W dniu 21 lipca 1988 roku, również na posiedzeniu Biura Politycznego, Gorbaczow mówi o bazie technicznej sowieckiego przemysłu, czyli maszynach, urządzeniach, instalacjach. I stwierdzi: od 1970 roku do 1985 baza techniczna zwiększyła się o 40-50%. Podczas gdy produkcja wzrosła o 10%. Czyli na 1 hektar inwestujemy więcej niż w USA, a wyników nie ma, stwierdził. Czyli jeżeli porównamy wszystko, to się okazuje, że spadek produktywności spadł o 30% w ciągu 15 lat. Przytoczone tutaj liczby i przykłady pokazują postępującą zapaść sowieckiego przemysłu, podobnie jak to się stało wcześniej w rolnictwie. Ratunkiem, jak już wspomniałem, okazał się rosnący strumień dewiz zaeksportowane surowce, w pierwszej linii za ropę naftową i gaz ziemny. W pierwszych latach 80. średnio około 50% wpływu z eksportu ropy naftowej Związek Sowiecki wydawał na zakup zboża i mięsa za granicą. Związek Sowiecki zaczął importować. W roku 80. było tego 2,2 miliona ton zboża. 5 lat później już było 15 milionów, prawie 16 milionów. W roku 80. było już prawie 30 milionów ton, a w roku 85. było 45 milionów ton. Natomiast import odzieży
rósł w latach 1967-1984 średnio o 5,2% rocznie, a podów skórzanów 6,1% rocznie. Borys Gostiew, ówczesny minister finansów Związku Sowieckiego, referował na posiedzeniu Biura Politycznego w dniu 23 kwietnia 1987 roku o stanie finansów w polityce fiskalnej do roku 1985. Cytat. 150 miliardów rubli uzyskaliśmy z eksportu ropy naftowej. Wszystko przyjęli. Koniec cytatu. Rok 1981 stał się ważną cezurą w historii Związku Sowieckiego, nie ze względu na stan wojenny, w tym roku ze względu na cenę ropy naftowej. W tym roku cena ropy naftowej osiągnęła 216 dolarów za tonę i od tego momentu zaczęła spadać po raz pierwszy od 13 lat. Rok później, rok 85, tona ropy kosztowała 188 dolarów, rok 86, 81 dolarów, czyli 37% ceny z roku 81 roku. Straty wynikające ze spadku cen nie udało się wyrównać poprzez zwiększenie wydobycia. Rabunkowe wydobycie ropy naftowej osiągnęło w tym samym okresie również swoje apogeum, 623 miliony ton w roku 84. Rok później już było 28 milionów ton mniej. Był to pierwszy spadek wydobycia od 1945 roku. Dochody z eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego co prawda opóźniły, jednak nie powstrzymały rozpadu Związku Sowieckiego. W roku 1987 podczas konferencji naukowej ekspertów gospodarki jeden z przedstawicieli Gosplanu, czyli instytucji zajmującej się planowaniem, stwierdził, cytuję, gdyby nie było samotlora, czyli tych ogromnych złóż ropy naftowej w zachodniej Syberii, odkrytych w latach 60., życie zmusiłoby nas do rozpoczęcia reform gospodarczych przed 10-15 laty. Koniec cytatu. Mowa jest oczywiście o pierestrojce Gorbaczowa, która zakończyła się, jak wiemy, rozpadem Związku Sowieckiego. Michał Gorbaczow po dojściu do władzy 11 marca 1985 roku miał świadomość, że konieczne są radykalne reformy, aby ratować sowiecki Berlin, to na ważniejszej zaliczył walkę z wyniszczającym społeczeństwem, gospodarką i pijaństwem. Produkcja wódki została zniszczona, dużo część gorzelni zamknięto, podobnie jak 2/3 punktów sprzedaży alkoholu. Dzięki temu wpływy ze sprzedaży wódki zmniejszyły się w roku 1985 do 15 miliardów rubli. Jednak w tym samym czasie spadły radykalnie wpływy z eksportu surowców energetycznych. Wynikiem był poważny kryzys budżetowy i finansowy, który zapoczątkował szybkie tempo rozpadu sowieckiej gospodarki, który 6 lat później zakończył się rozpadem Związku Sowieckiego, czyli koniunktura na ropę naftową i gaz przedłużyła agonię Związku Sowieckiego, pogłębiając tym samym zapaść przemysłu rolnictwa. Natomiast gwałtowny spadek cen nad surowcem energetycznym i daleko posunięty rozkład gospodarki i społeczeństwa sowieckiego zapoczątkował proces rozpadu, który już się nie dało zatrzymać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i o głos, czy Jan Paweł II przyczynił się do upadku Związku Sowieckiego, uwagi na temat konsekwencji polityki wschodniej Jana Pawła II. Poproszę pana doktora Andrzeja Głowskiego. W kontekście obu poprzednich wystąpień to mój temat brzmi trochę egzotycznie, no bo z jednej strony można powiedzieć, Jan Paweł II nie miał potężnych sił, aczkolwiek na sławne pytanie, ile dywizji ma papież Stalina, Pius XII odpowiedział podobno, kiedy Stalin zmarł, to Pius XII skomentował to, teraz już wie, ile jest dywizji u papieża, więc jakieś te siły metafizyczne na pewno po stronie papiestwa były, natomiast no, to nie przekładało się na żadny realny wpływ na kwestie polityczne. W całokształt toczących się wtedy wydarzeń, doprowadzając do pewnej syntezy zgubnej dla Związku Sowieckiego. Na początku tych rozważań warto się zastanowić, czy jakby od samego początku pontyfikatu Jana Pawła II sprawa narodów Europy Środkowo-Wschodniej
czy narodów w ogóle Europy Wschodniej była dla niego istotna. Nie ulega żadnej wątpliwości, że istotna była dla niego Polska. Tylko że dla papieża Polska była tylko częścią tej jego wizji geopolitycznej, która znacznie szerzej sięgała i obejmowała praktycznie rzecz biorąc całą Europę Wschodnią. Tu chciałbym wrócić do jego sławnej homilii, trochę w Polsce niezauważonej, wygłoszonej w czasie pierwszej pielgrzymki na wzgórzu Lecha 3 czerwca 1979 roku, kiedy on zadaje takie pytanie, czy opatrzność nie sprawiła, że pierwszy papież Słowianin pojawił się, czy nie po to, aby cały świat usłyszał te języki zapomniane, których do tej pory nie słyszał, usłyszał o narodach, których historia została wymazana ze współczesnej mapy, usłyszał o historiach, o których nie chciał słyszeć. Było to przemówienie, które wprowadzało również pojęcie narodów pobratymczych, jakby kluczowe dla zrozumienia papieskiej wizji tej części Europy. W tej wizji jest to wizja jakby przekreślająca dotychczasowe podziały geopolityczne. Nie ma wschodu, nie ma zachodu, nie ma Związku Sowieckiego, nie ma Jałty. Jest nowa kategoria, jakby nowe odczytanie tego. Jest pobratymstwo poprzez wiarę, wspólną historię, język kulturowy oraz język. Ta wizja, można powiedzieć, zakreślona wtedy na wzgórzu Lecha w Gnieźnie, będzie konsekwentnie rozwijana przez cały dalszy pontyfikat Jana Pawła II do tego stopnia, że kiedy on wróci do Gniezna w 87 roku, przepraszam, w 97 roku, w obecności 7 prezydentów już niepodległej Litwy, Ukrainy między innymi, powie, że było to przemówienie programowe dla całego pontyfikatu ze wzgórza Lecha. To oznacza, że ta wizja geopolityczna, wizja narodów, które trzeba przywrócić światu, była jedną z istotnych nurtów całego tego pontyfikatu. I jeżeli mówimy o rozpadzie Związku Sowieckiego, to oczywiście z panem profesorem musiałem, można by toczyć długą dyskusję na temat tych istotnych przyczyn do rozpadu Związku Sowieckiego. Oczywiście kwestie gospodarcze odgrywały ważną rolę, ale jeżeli ze spraw gospodarczych oderwiemy sprawę świadomości, w tej świadomości narodowej, jednak bunt zaczął się nie dlatego, że zabrakło wódki czy zabrakło kalesonu w sklepach, panie profesorze, tylko że w pewnym momencie ludzie zaczęli mówić, my chcemy być wolni, my chcemy być swoimi, my chcemy być narodami, my chcemy być Litwinami, nie jesteśmy ludźmi sowieckimi, nie jesteśmy ludźmi bez tożsamości, bez języka, bez kultury. A kto im to mówił cały czas jako pierwszy? Jan Paweł II. Zaraz do tego dojdę, polityka historyczna Jana Pawła II. Jeżeli byśmy spróbowali zrobić taki wykres chronologiczny rozpadu Związku Sowieckiego, gdzie były te momenty kryzysowe, to nie było tak, że to imperium padło jednocześnie, wszędzie tam, gdzie zabrakło wódki, jakby sprowadzając się do pana, jednej z pana tez, prawda? Czy że zabrakło towarów? Brakowało towarów wszędzie. Natomiast były określone punkty, gdzie zaczęły się bunty. I to nie dlatego, że brakowało towarów, tylko że była tożsamość narodowa. To są kraje wtedy nazwane republikami bałtyckimi i to jest Ukraina. Okrainy Związku Sowieckiego są dla rozpadu Związku Sowieckiego fundamentalne. I wobec tych Ukrain, tych kresów Związku Sowieckiego, najbardziej wrażliwych, najbardziej zagrożonych różnorakimi formami destrukcji, Jan Paweł II od samego początku kieruje swoje bardzo intensywne przesłanie. On nie mówi, że macie rozwalić Związku Sowieckiego, że macie rozwalić Związek Sowiecki. On mówi, że jesteście narodami, macie swoją pamięć, macie kulturę. To kieruje do Litwy i do Ukrainy. Dwa niezwykle ważne punkty polityki wschodniej Jana Pawła II, które wydaje mi się, że trochę tracimy z punktu widzenia, koncentrując się wyłącznie na Polsce. Jakie są pierwsze gesty tego pontyfikatu? To jest piuska kardynalska, którą wysyła na Ostrą Bramę do Wilna i to jest ucałowanie ręki kardynała Josypa Slipyja, głowy kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie, który jest rozwiązany, formalnie go nie ma.
To są ważne gesty, które powodują, oczywiście służby sowieckie to odnotowują, ale również obywatele to odnotowują, są powszechnie komentowane te działania. Oczywiście obszar, o którym mówię, wymaga jeszcze dokładnych badań. Nieznane są dokumenty Stolicy Apostolskiej, w zasadzie nieznane są również dokumenty rosyjskich służb specjalnych, które bardzo intensywnie ten pontyfikat śledziły, ale jest trochę jednak dokumentów znanych. I z jednym z tych najważniejszych dokumentów są trzy raporty generała Fedorczuka, szefa KGB na Ukrainie. I on po dwóch latach pontyfikatu pisze w ten sposób, że skutki tego pontyfikatu dla Związku Sowieckiego są katastrofalne. Po pierwsze, następuje masowy wzrost postaw religijnych. I on daje całkiem wymierną liczbę. Pisze o tym, że pięciokrotnie wzrosła przestępczość związana z nieprzestrzeganiem przez obywateli prawa religijnego. Co to oznacza? Że obywatele sowieccy nagle zaczęli upominać się o swoje prawa religijne. To jest fakt dla imperium, które jest osadzone na ideologii ateistycznej, niezwykle istotny. Ponieważ jeżeli ludzie dopominają się o swoje prawa religijne, uderzają w fundament tego ustroju, jakim był naukowy ateizm. Antyreligia, ten system był zbudowany na antyreligii. A więc postawa proreligijna jest oporem i buntem przeciwko rdzeniowi tego systemu. Wśród tych postaw, wśród tych ludzi skazywanych za aktywność religijną wcale katolicy nie dominują. To oznacza, że ten pontyfikat był jednocześnie wyzwaniem dla różnych grup religijnych. Że wezwanie papieża, to wezwanie z inauguracji pontyfikatu, otwarcie drzwi Chrystusowi. Ogromną rolę odgrywa polska pielgrzymka do Polski. To jest interesujące, byłoby prześledzić na dokumentach sowieckich, jaka była recepcja tej pielgrzymki w krajach ościennych, ponieważ wtedy był zasięg szeroki polskiej telewizji na Litwie, na Białorusi, na Ukrainie. Miliony ludzi to oglądały. Nie mówiąc o tym, że całkiem sporo ludzi przedostało się na tereny Polski w tym czasie i brało bezpośrednio udział. Przede wszystkim z Białorusi i Litwy, z Ukrainy mniej, z tych danych, którymi ja dysponuję, wynika. I rzecz najistotniejsza. Jan Paweł II mówi zaraz na samym początku, że zrywamy z dotychczasową polityką dogadywania się z Moskwą za cenę lekceważenia, czy jakby za cenę traktowania jako problemu nieistniejącego, problemu Kościoła grecko-katolickiego. W marcu 80 roku, to jest ciągle początek pontyfikatu, wystosowuje zaproszenie do wszystkich biskupów grecko-katolickich, którzy są na emigracji, zwołuje synod nadzwyczajny, który zbiera się w Watykanie i ten synod podejmuje niezwykle istotne działania, to znaczy po pierwsze wybiera następcę kardynała Slipieja, którym jest kardynał Lubaczyński, podejmuje uchwałę, że unieważnia synod lwowski i to jest jakby wypowiedzenie całej, to jest wojny Związkowi Sowieckiemu religijnym na tym obszarze. Papież popierając to ryzykuje również całą watykańską politykę wschodnią, która opierała się na założeniu, że rozmowy z Moskwą mają pierwszeństwo. Tutaj papież jest skłonny kontynuować rozmowy z Moskwą, ale mówi nie za cenę zapomnienia o prawach katolików, o grekokatolików. Jak się to przekłada politycznie? Otóż w jednym z raportów generała Fedorczuka pisze, że najbardziej niebezpiecznym elementem w polityce wschodniej Watykanu jest polityka Jana Pawła II wobec unitów, ponieważ tutaj cytat, Kościół unicki jest wsparciem dla ukraińskiego nacjonalizmu i przygotowuje kadry kierownicze dla nacjonalistów. Projekt legalizacji unitów tworzy problemy polityczne dla całego Związku Sowieckiego. I ten raport trafnie przewiduje, że tak powiem, dalszy rozwój wydarzeń. Bo jeżeli byśmy znów teraz przeskakując w czasie sięgnęli do wydarzeń już całkiem nam bliskich, które rocznicę obchodzimy, w 91 roku kiedy przywódcy Rosji, Białorusi i Ukrainy jechali do Wiskul w Puszczy Białowieskiej, jaki element, że tak, na jaką informację czekali szczególnie? Czekali na informację o tym, jak wypadnie referendum na Ukrainie, akceptujące lub nieakceptujące
sierpniowe ustanowienie Rady Najwyższej o ogłoszeniu suwerenności. I to referendum pokazało, że 92% Ukraińców opowiedziało się za niepodległością. A od czego zaczęły się ruchy niepokoje narodowe na Ukrainie w latach, pod koniec lat 80. Pierwsza demonstracja publiczna na Ukrainie, wielka, we Lwowie, 17 września 89 roku, czyli w rocznicę wkroczenia Związku Sowieckiego do Polski, czyli jakby realizacji paktu Ribbentrop-Mołotow. Ta demonstracja poza postulatami niepodległości wysuwa jeden ważny postulat – legalizacji Kościoła grekokatolickiego. Jakbyśmy prześledzili szeregi działaczy ruchu na Ukrainie, to bardzo wielu z nich, oczywiście tam też było sporo działaczy komunistycznych, ale bardzo wielu z nich było związanych z podziemnym kościołem grecko-katolickim. Działanie na rzecz legalizacji kościoła grecko-katolickiego było podniesienie problemu narodowego na Ukrainie, który wróci w okresie, kiedy decydował się do Związku Sowieckiego. Kolejny element, jeżeli chodzi o świadomość, polityka historyczna Jana Pawła II. Wcześniej oczywiście też były różnego rodzaju jubileusze, no ale z takich jedynych jakby wystąpień papieskich do tej części Europy to był znany list papieża Pawła VI w związku z milenium w Polsce. Jan Paweł II wykorzystuje każdy jubileusz, aby słać do tych narodów swoje przesłanie przypominające im o tym, kim oni są, jaką mają kulturę, jaką historię. Te listy są czytane w kościołach, więc jakby zasięg ich jest stosunkowo duży. To są listy z okazji jubileuszu śmierci świętego Kazimierza, chrztu Litwy. To są również listy związane z obchodami cyrylometodyjskimi, jeżeli chodzi o Czechy i Węgry, o Czechy i Słowację. To jest również działanie na rzecz stworzenia możliwości kontaktów między biskupami z tamtych terenów a stolicą apostolską. W 83 roku dochodzi do pierwszej audiencji biskupów litewskich w Watykanie. To jest pierwsze od 45 lat. Jednocześnie zostaje powołany do kolegium kardynalskiego, kardynał Wojewódz. Te obszary wreszcie mają swoją reprezentację w stolicy apostolskiej. Zostaje stworzony ciąg komunikacyjny, który pozwoli Watykanowi na bieżąco orientować się to, co tam się dzieje. I znów, jakbyśmy przeskoczyli troszkę dalej w historii, te wszystkie działania papieża mają na celu jedno, ugruntowanie pamięci historycznej i przekonanie ich, nie jesteście Sowietami. Jesteście Litwinami, Ukraińcami, Łotyszami, macie swoją tradycję, język, tożsamość i przynależycie do Zachodu. Oczywiście nie znam dokumentów z lat późniejszych sowieckich, poza tymi dokumentami Fedorczuka, które by pokazywały, jak to oddziaływało na przykład na społeczeństwo litewskie, ale z kolei wiem, że w momencie, kiedy w 1988 roku w sierpniu 1988 roku Wielka Droga Bałtycka, czyli łańcuch pomiędzy Wilnem, Rygą a Tallinem, sławny łańcuch, który miał przypomnieć, że ludzie pamiętają traktat Ribbentrop-Mołotow. Przecież to był sierpień 89 rok. W tym łańcuchu wyszło milion Litwinów, 700 tysięcy Estońców i 500 000 Łotyszy. Rzecz bez precedensu, w jeden dzień. I przy organizacji tego łańcucha parafie katolickie, nie tylko katolickie, odegrały bardzo ważną rolę. A to była demonstracja suwerenności, która miała ogromne znaczenie dla rozwoju zarówno ruchów ludowych, jak i sojuszu. Pokazała, że jakby można powiedzieć, że wtedy te narody się policzyły. To było coś w rodzaju naszej pierwszej pielgrzymki papieskiej do Polski. To ogromne wyjście na ulicę, to było właśnie policzenie się narodów bałtyckich. Powiedziała tak, jesteśmy narodami, chcemy być wolni. Zresztą nie bez kozery. Pierwsze grupy tych ludzi stanęły przy katedrze wileńskiej. Ten pierwszy posterunek, że tak powiem, został postawiony przy katedrze wileńskiej, która wtedy jeszcze była muzeum ateizmu. I dzisiaj na pamiątkę tego jest tam w kostkę placu katedralnego wmurowana kostka z napisem Ustę Buklas, czyli cud.
upamiętniająca. W świadomości narodów bałtyckich to był cud, że nie zapomnieli, kiedy stracili wolność. A polityka historyczna Jana Pawła II pozwalała im pamiętać. I to były jedyne oficjalne sygnały, które wtedy do nich doszły. Kolejny taki istotny punkt to jest jubileusz milenium Chrztu Rusi w czerwcu 1988 roku. Ten jubileusz Jan Paweł II zaczyna projektować już na początku swojego pontyfikatu. W wyniku wymiany listów z kardynałem Slipyjem zapowiada nowennę i zaczyna organizować międzynarodowe obchody na terenie praktycznie całego świata, bo przypomnę, że te obchody milenium były również w Polsce, na Jasnej Górze. Oczywiście nie mogły się odbyć w środowiskach grekokatolickich na terenie samej Ukrainy, ale wtedy władze sowieckie, widząc tą ofensywę papieża, decydują się, że w takim razie przyjmują te hasła stworzenia wielkich obchodów milenium Chrztu Rusi, robią własne, doprowadzając do tego, że te obchody mają charakter międzynarodowy. Jest zaproszona delegacja papieska, na czele której stoi kardynał Cazaroli. I po raz pierwszy wtedy przy okazji tych obchodów Gorbaczow spotyka się z patriarchą Rosyjskiej Prawosławnej Cerkwi, Pimenem, i zapowiada zmianę polityki religijnej. Od tego momentu, zresztą Jan Paweł II potem będzie pisał w jednym z dokumentów, że te obchody były pewnym wydawał błogosławione owoce i zapoczątkowały wolność religijną. Tych obchodów w tej skali i w takim wymiarze nie byłoby, gdyby inicjatywa papieska, która zaczęła się już w roku 80, aby uczynić z tego wydarzenie międzynarodowe. Oczywiście szczęśliwy los sprawia, że ten jubileusz przypada na czasy pierestrojki. I w czasie tych obchodów ma miejsce zupełnie niezwykła historia, ponieważ władze sowieckie pozwalają na kontakt kardynałowi Cazaroliemu, sekretarzowi stanu Stolicy Apostolskiej, z dwoma tajnymi biskupami. Muszę powiedzieć, że miałem to szczęście, byłem świadkiem tej sceny, ponieważ towarzyszyłem jako dziennikarz kardynałowi Glempowi w czasie tej wizyty i dostaliśmy informację, że warto być pod hotelem Sowiecka. Ja tam, gdzie spał, tam, gdzie mieszka delegacja watykańska, bo zdarzy się coś ważnego. No, poszedłem z dwoma kolegami, w zasadzie nic ważnego się nie działo. W pewnym momencie przyjechała jakaś taksówka, wyszedł sekretarz Cazaroliego, podszedł do taksówki, dwóch starszych panów wysiadło, on ich ucałował w ręce, poszedł do hotelu i tyle. Zupełnie nie rozumiałem znaczenia tej sceny. A to była scena absolutnie przełomowa, ponieważ władze sowieckie zgodziły się na kontakt nielegalnej, podziemnej cerkwi, którą traktowali jako największe zagrożenie, z wysłannikiem papieża. Konsekwencja tego spotkania to było potem wystąpienie Jana Pawła II, domagające się już oficjalnie zalegalizowania tego kościoła. Jeżeli mówimy o tych obchodach, to jest po raz pierwszy transmitowana w czasie uroczystości z Teatru Wielkiego wystąpienie kardynała Cazaroliego, który do wszystkich obywateli na pierwszym programie telewizji radzieckiej mówi, że wolność religijna jest podstawową wszystkich wolności i że kraje, które nie uwzględniają tej wolności, są krajami totalitarnymi i one nie przetrwają. I to nie mówią dysydenci, nie mówi Radio Swoboda czy inne stacje zagłuszane, tylko to mówi rosyjski kanał pierwszej telewizji. Oczywiście to na to nakłada się również zmiana w polityce Gorbaczowa. To są wszystko drobne incydentalne wydarzenia, które jakby tworzą nową atmosferę, tworzą nowy klimat w relacjach między obywatelem a państwem, że ci obywatele w pewnym momencie zaczynają słyszeć i wiedzieć, że im się coś należy, że prawo do wolności religijnej to jest prawo fundamentalne. Jakby konsekwencją właśnie tych spotkań, o których mówiłem, jest audiencja, o której mówił pan profesor, audiencja ta Gorbaczowa 1 grudnia 1989 roku, gdzie Gorbaczow zgadza się na to, aby kościół grecko-katolicki był legalizowany. Kilka dni po tym spotkaniu jest wydany komunikat,
który w ten sposób interpretuje prawo wyznaniowe, że parafii grekokatolickie również mają prawo do rejestracji. Rozpoczyna się walka o przejęcie tego kościoła, która jest jednym z najważniejszych elementów konstytuujących ukraiński ruch narodowy i jeden z najważniejszych elementów, który inspiruje ludzi do wychodzenia na ulicę, organizowania się i tworzenia ruchu, który w końcu przyjmuje również wymiar ruchu na rzecz suwerenności własnego państwa. Oczywiście trudno też ominąć w tych rozważaniach jakby efekt domina. Wkład Jana Pawła II w upadek komunizmu w Europie Wschodniej jest tematem na osobne rozważanie, ale w sposób oczywisty upadek komunizmu w Polsce, w Czechosłowacji, na Węgrzech wpływał również na te kraje z tych kresów sowieckich, które były najbardziej rozbudzone w kraju o długiej pamięci historycznej, kraje najbardziej, że tak powiem, posiadające własną tożsamość narodową. I w sposób oczywisty ten upadek imperium zewnętrznego aktywował siły antysowieckie wewnątrz tego systemu. Przechodzę do konkluzji. Uderzenie przez Jana Pawła II w ateistyczny system rozchwiało pewien ideowy zwornik tego państwa sowieckiego. Na powierzchnię zaczęły wychodzić różnice kulturowe, narodowe, które bardzo często przybierały formę religijną, później w miarę rozwoju wydarzeń zaczynały przybierać formę polityczną. To jest tak, jak napisał generał Fedorczuk w jednym z tych swoich raportów. Dzisiaj będą domagali się Kościoła grecko-katolickiego, a jutro zaczną mówić o wolnej Ukrainie. I to była analiza trafna. I z tego punktu widzenia ta polityka Jana Pawła II odegrała bardzo ważną rolę. Ja chcę jeszcze być tak, oczywiście Związek Sowiecki nie rozpadł się w jednym momencie. To, co się wydarzyło 25 lat temu, było pewną konsekwencją bardzo wielu różnych procesów, w których kwestie gospodarcze odgrywały również oczywiście bardzo wiele, ważną rolę odgrywały. Upadek poprzedziło pojawienie się wiele szczelin, które w pewnym momencie złożyły się na siebie i doprowadziły do zniszczenia całości. Można powiedzieć w ten sposób, że pontyfikat Jana Pawła II był źródłem powstania wielu takich szczelin i pęknięć na najbardziej wrażliwych kresach imperium. I były to szczeliny, które dotyczyły kwestii spraw religijnych, kulturowych i narodowych. I same w sobie one nie były jakby tą przyczyną destrukcyjną najważniejszą, ale były elementem syntetyzującym szereg tych innych zjawisk i spowodowały, że to pęknięcie w pewnym określonym historycznym momencie nastąpiło. Chcę zakończyć taką refleksją arcybiskupa Muszyńskiego, który zastanawiając się właśnie nad rolą Jana Pawła II w upadku komunizmu napisał, że Jan Paweł II był prawdopodobnie jedynym człowiekiem, który wierzył, że moc Ducha Świętego jest mocniejsza niż potęga sowieckich czołgów i arsenałów. I można powiedzieć, że ta jego wiara zmieniła świat. Lecz tej hipotezy nie sprawdzimy, nawet jeśli otworzą się najbardziej tajne archiwa sowieckie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Nie przewidzieliśmy w tej części dyskusji. Ja pozwolę się odnieść, bo tak zrozumiem rolę też moderatora, do tej uwagi zgłoszonej do profesora Musiała. Intencją pomysłodawcy tej konferencji, twórcy tego całego przedsięwzięcia, czyli profesora Gorbackiego, było właśnie pokazanie tego, że proces historyczny jest procesem złożonym, czyli że w istocie panów głosy się uzupełniają, że ani kryzys gospodarczy, ani wzrost świadomości narodowej, czy dążenia do wolności religijnych jako czynniki samoistne nie miały mocy zmiany, ale miały moc zmiany wtedy, kiedy współwystępowały ze sobą i wtedy, kiedy właśnie dynamizowały proces, dzięki temu, że współwystępowały, dynamizowały proces dezintegracji Związku Sowieckiego. I o głos zamykający tą pierwszą część naszego spotkania poproszę pana profesora Antoniego Dudka, który wprowadzi troszkę wątków polskich, mówiąc o
polityce rządów Tadeusza Mazowieckiego i Jana Krzysztofa Pileckiego wobec Związku Sowieckiego. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, polityka wobec Związku Sowieckiego była, nie trudno się domyślać dlaczego, fundamentalnym wyzwaniem dla tych rządów, które zaczęły powstawać w Polsce po przełomie ustrojowym roku 89. Premier Tadeusz Mazowiecki, obejmując swój urząd, wygłaszając w Sejmie pierwsze exposé, bardzo jednoznacznie zadeklarował, że Polska będzie lojalnym członkiem Układu Warszawskiego. I tą deklarację, jak się wydaje, potwierdził w czasie swojego pierwszego spotkania w roli premiera z gościem zagranicznym. Wokół tego spotkania narosło wiele legend i spekulacji. No nic dziwnego, skoro pierwszym gościem, którego premier Mazowiecki podjął dwa dni po tym, jak został szefem rządu, był szef KGB Władimir Kruczkow, o którym tutaj już pan profesor Nowak mówił. Z tego spotkania, co bardzo znamienne i pokazywało jednak pewny brak obycia premiera Mazowieckiego, nie zachował się oficjalnie żaden dokument, żadna notatka. Ponoć jakaś notatka była, ale się zawieruszyła i do dziś tej notatki nie ma. Natomiast mamy wypowiedzi Tadeusza Mazowieckiego i Władimira Kruczkowa, który wiele lat później opublikował swoje wspomnienia. Oczywiście one nie są tożsame, one się w istotny sposób różnią, ale tak naprawdę, kiedy się porówna te dwie relacje, z jednej strony Kruczkowa, a z drugiej strony Mazowieckiego, to one się w istocie rzeczy uzupełniają, tylko każdy jakby wspomina inną część ich rozmowy. Tadeusz Mazowiecki mówi, że odtąd, prawda, decyzje będą zapadały w Warszawie, Polska staje się krajem suwerennym, ale oczywiście będzie prowadziła politykę przyjaznej współpracy ze Związkiem Sowieckim, będzie tu powtórzył ową deklarację wyłożoną z mównicy sejmowej, lojalnym członkiem Układu Warszawskiego i RWPG. Natomiast Władimir Kruczkow wyakcentował w swoich wspomnieniach stwierdzenie, że Polska jest w fantastycznym geopolitycznym położeniu między trzema przyjaznymi krajami, czyli NRD, Czechosłowacką Socjalistyczną Republiką i Związkiem Sowieckim. I dobrze by było, żeby tak pozostało, co Tadeusz Mazowiecki przyjął ze zrozumieniem. Można powiedzieć, że tak naprawdę w czasie tej rozmowy została określona strategia polityki zagranicznej rządu Mazowieckiego, którą niektórzy badacze słusznie nazywają strategią finlandyzacyjną. A mianowicie taką oto, że rzeczywiście pewne zmiany o charakterze demokratycznym będą, jeśli chodzi o polską politykę wewnętrzną, postępowały, ale jeśli chodzi o politykę zagraniczną, tutaj właściwie w pierwszej fazie Mazowiecki żadnych zmian nie przewidywał. To stanowisko znalazło swoje potwierdzenie w czasie wizyty Tadeusza Mazowieckiego w Moskwie w listopadzie roku 89. Tu można powiedzieć, nowość polegała na tym, że Mazowiecki był pierwszym po wojnie premierem, który z pierwszą wizytą nie pojechał jednak do Moskwy, tylko do Rzymu, ale już z drugą wizytą zagraniczną udał się na Kreml i te rozmowy, jakby, o których co nieco wiemy, bo te dokumenty zostały opublikowane, no można powiedzieć, podtrzymywały te publiczne wystąpienia Mazowieckiego. Mianowicie Mazowiecki w rozmowie z Gorbaczowem bardzo wyraźnie powiedział, że on ma świadomość, że dotąd jakby poprzednie rządy kontynuowały przyjazną politykę wobec Związku Sowieckiego w oparciu o tożsamość ideologiczną. Tu nie ma już tożsamości ideologicznej, ale jest wspólnota interesów między Polską a Związkiem Radzieckim. To ona się wyraża właśnie w obecności w Układzie Warszawskim i RWPG. Dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy, ta niezwykła ostrożność Mazowieckiego może budzić rozczarowanie, może budzić krytykę, ale trzeba sobie zdawać sprawę z pewnego drugiego dna wizyty Mazowieckiego na Kremlu, a mianowicie z tego oto, że tak naprawdę najważniejszym problemem w czasie tej wizyty był aspekt gospodarczy. Otóż mianowicie strona sowiecka przed tą wizytą dawała wyraźnie do zrozumienia stronie polskiej, że rada byłaby przejść od 1 stycznia roku 90 na rozliczenia we wzajemnej wymianie handlowej w twardej walucie.
Tymczasem to, jak dość szybko policzono w polskim Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Handlu Zagranicznego, oznaczałoby dla Polski konieczność znalezienia skądś mniej więcej około 3 miliardów dolarów. Bo mniej więcej na taką kwotę szacowano koszt zakupu na przykład nośników energii, za które Rosjanie odtąd nie chcieli już dostawać schudnego rubla transferowego, a tak naprawdę towarów przeliczanych w tym rublu transferowym ze strony polskiej, tylko chcieli dostawać właśnie twardą walutę. W praktyce dla Polski taki warunek był absolutnie niemożliwy do spełnienia, ponieważ Polska była bankrutem. W czasie, kiedy powstawał rząd Mazowieckiego i później w następnych miesiącach, tak naprawdę Polska w roli żebraka, tu wystąpił Leszek Balcerowicz, jeździła po świecie, usiłując zgromadzić słynny miliard dolarów na fundusz stabilizacyjny, który miał umożliwić usztywnienie kursu złotówki wobec dolara od 1 stycznia roku 90, co miało być tą główną antyinflacyjną, czy jedną z głównych antyinflacyjnych kotwic. Więc to pokazuje skalę problemu, przed którą stał rząd Mazowieckiego. No widzicie, że odziedziczywszy pusty skarb państwa, kraj, który właśnie był już nie na krawędzi bankructwa, ale który był realnie bankrutem, tyle tylko, że nie ujawniano na przykład faktu, że nie istnieją w praktyce żadne depozyty tych dwóch banków dolarowych, które wtedy trzymały, bądź depozyty przedsiębiorstw, to był bank handlowy, bądź depozyty ludności, czyli bank PKO SA. One praktycznie miały wyczyszczone konta. I tylko jakby ukrywanie tego nie wywołało paniki związanej z próbą wypłacania kilku miliardów dolarów, które Polacy mieli oficjalnie ulokowane w banku PKO SA. I w tej dość dramatycznej sytuacji podejmowanie, później wobec rządu mazowieckiego kierowano pewne pretensje, nie podjęcie sprawy obecności wojsk sowieckich, ich wyprowadzenia z Polski, wydaje się zrozumiałe. Ale, proszę Państwa, sytuacja była dynamiczna. W trakcie wizyty na Kremlu w Moskwie wybuchła aksamitna rewolucja. W Czechosłowacji kilkanaście dni wcześniej, jeszcze przed wyjazdem Mazowieckiego do Moskwy, runął mur berliński, a kanclerz Helmut Kohl przerwał swoją wizytę w Polsce po to, żeby udać się do Berlina. I kilkanaście dni później, co zbiegło się z wizytą Mazowieckiego właśnie w Moskwie, kanclerz Helmut Kohl ogłosił swój słynny 10-punktowy plan zjednoczenia Niemiec. To było wydarzenie, które w zasadniczy sposób wpłynęło na dalszy kierunek myślenia rządu Mazowieckiego, a konkretnie właściwie premiera Mazowieckiego i ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego, bo realnie tych dwóch ludzi tą politykę określało, na stosunek do Związku Sowieckiego. Mianowicie Mazowiecki, jak sam później wielokrotnie o tym mówił, był zaszokowany faktem, że w tym 10-punktowym planie Kohla nie było ani słowa o polskiej granicy zachodniej, czy granicy polsko-niemieckiej, co uznał za wstęp ze strony Kohla do jakichś działań o charakterze zmierzających do rewizji tej granicy. I to doprowadziło rząd polski, rząd Mazowieckiego do przekonania, że jak długo nie zostanie w sposób jasny przez dwa państwa niemieckie, które zaczęły dość szybko od listopada roku 89 zmierzać ku zjednoczeniu, zadeklarowana nienaruszalność polskiej granicy zachodniej, tak długo nie należy podejmować w ogóle kwestii wyprowadzenia wojsk sowieckich z Polski, co było, jak się Państwo domyślacie i pewnie część osób to pamięta, już przedmiotem dość ożywionej debaty w Polsce. Odbywały się demonstracje uliczne, część działaczy opozycji nieustannie ten postulat podejmowała. Wreszcie w styczniu roku 90 doszło do słynnego wystąpienia Lecha Wałęsy, w tym czasie już coraz mocniej skonfliktowanego z rządem Mazowieckiego, który wezwał ówczesnego ambasadora sowieckiego w Polsce Browikowa i przed kamerami telewizji zapytał go wprost, kiedy wyprowadzicie swoje wojska z Polski, najlepiej do końca tego roku. Co zdumiało rzeczywiście, zaskoczyło nie tylko tego ambasadora, ale także rząd Mazowieckiego. Ale sytuacja zrobiła się jeszcze bardziej, powiedziałbym, delikatna, kiedy w lutym 90 roku, konkretnie 12 lutego, moskiewska Prawda opublikowała oficjalne oświadczenie rządu ZSRR w sprawie gotowości przeprowadzenia rozmów dotyczących
wojsk radzieckich w Polsce, które jasno wskazywało, że tak jak strona sowiecka podjęła negocjacje już z nowymi rządami w Pradze i w Budapeszcie, które to rządy podjęły tą sprawę, jest gotowa również podjąć analogiczne rozmowy ze stroną polską. Tymczasem reakcja rządu mazowieckiego była cokolwiek zaskakująca, mianowicie rząd mazowieckiego wystarczy, że uchylił się od podjęcia tych rozmów, a premier mazowiecki wyjaśnił to właśnie kwestią niemiecką. To wzbudziło olbrzymie zdumienie, to widać z dokumentów dyplomatycznych na przykład w Londynie i w Waszyngtonie. Można przeczytać notatki z rozmów premiera Mazowieckiego, najpierw z wizyty w Londynie, spotkania z Margaret Thatcher, później w marcu, w Waszyngtonie z George'em Bushem. I zarówno Thatcher, jak i Bush wyrażają pewne zdziwienie, dlaczego to rząd Mazowieckiego nie podejmuje tej sprawy. Tymczasem odpowiedź Mazowieckiego jest taka, tu zacytuję jego słowa wypowiedziane do George'a Busha. My chcemy, żeby wojska sowieckie wyszły z Polski, ale bez ostentacji, pragmatycznie. I dalej powiada w ten oto sposób, że najkrócej mówiąc, kwestia, powtarzam to, o czym już mówiłem, że kwestia wyprowadzenia, czy rozpoczęcia w ogóle rozmów na temat wyprowadzenia wojsk sowieckich z Polski musi być ściśle związana z przyszłym procesem zjednoczenia Niemiec i z granicą polsko-niemiecką, gwarancjami w tej sprawie. Bush na to zareagował w ten sposób, mówiąc do Mazowieckiego. Uważam, że wszystkie wojska sowieckie powinny wyjść. Nie naciskam pana na zmianę stanowiska, ale chcę, żeby pan zrozumiał, że jeśli wojska sowieckie się wycofają, a nasze zostaną w Niemczech, a zostaną, to nie będzie to zagrożeniem dla nikogo. Rząd Mazowieckiego podtrzymywał to stanowisko niepodejmowania rozmów ze stroną sowiecką na temat wyprowadzenia wojsk aż do września roku 90. I ten okres wydaje się krótki między lutym a wrześniem roku 90, ale on jest tylko pozornie krótki, on jest zarazem niezwykle ważny, bo właśnie w ciągu tego półrocza dokonała się zasadnicza zmiana w stanowisku Kremla wobec kwestii zjednoczenia Niemiec. Otóż mianowicie, o ile w lutym roku 90 ta gotowość sowiecka do podjęcia rozmów nie tylko z Czechosłowacją i Węgrami, ale także z Polską, wynikała z przekonania Rosjan, że jeśli nawet dojdzie do zjednoczenia Niemiec, a co nie było jeszcze wtedy ostatecznie przesądzone, to na pewno wojska sowieckie pozostaną w Niemczech Wschodnich, a NATO nie zostanie rozszerzone na obszar całych Zjednoczonych Niemiec. Tymczasem mniej więcej w czerwcu roku 90, za sprawą tej polityki handlowej, o której mówił pan profesor Nowak, czyli olbrzymich pieniędzy, jakie w istocie rzeczy Helmut Kohl zaoferował Gorbaczowowi, znającemu się w tych tarapatach, o których mówił pan profesor, musiał z uwagi na katastrofę gospodarczą, zgodził się na tak naprawdę najpierw na to, żeby Niemcy się zjednoczyły, a później, żeby te zjednoczone Niemcy znalazły się w NATO, co miało skutkować wyprowadzeniem wojsk sowieckich z terytorium NRD, czy likwidowanego NRD. I w tym momencie strona rosyjska już zaczęła zupełnie inaczej patrzeć na problem wyprowadzenia wojsk sowieckich z Polski, ponieważ to oznaczałoby w istocie rzeczy rezygnację z bardzo istotnego narzędzia wpływu na Europę Środkową, czy konkretnie na Polskę. W związku z czym kiedy we wrześniu roku 90 rząd Mazowieckiego w końcu, już uzyskawszy owe gwarancje dotyczące granicy zachodniej, bo formalnie wprawdzie traktat został podpisany w październiku roku 90, ale już we wrześniu było jasne, że te jednoczące się Niemcy pierwszą umowę zagraniczną, jaką podpiszą już po zjednoczeniu, to będzie traktat graniczny z Polską, w końcu
wycofał się z tej swojej pozycji jakby dotychczasowej, skierował ową notę o rozpoczęciu rozmów. Okazało się, że oczywiście strona rosyjska już teraz jest znacznie mniej tym zainteresowana i tak naprawdę przez wiele miesięcy schyłkowych dla istnienia rządu mazowieckiego w sprawie wyprowadzenia wojsk nic się nie działo. Po czym nastąpiła zmiana rządu, jak wiadomo, po przegranych wyborach prezydenckich premier Mazowiecki złożył urząd, a w styczniu roku 91 rozpoczął działalność rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego. I tutaj, proszę Państwa, rozpoczęcie urzędowania przez rząd Bieleckiego zbiegło się z pewnymi bardzo istotnymi wydarzeniami, które miały zasadnicze znaczenie dla naszego kształtu stosunków polsko-sowieckich. Mianowicie, proszę Państwa, w styczniu roku 91 strona polska zablokowała dwa transporty, które z terytorium Niemiec przez terytorium Polski usiłowały się dostać na terytorium sowieckie. Najpierw był to pociąg wiozący żołnierzy sowieckich oraz broń pancerną, który nie miał żadnych dokumentów. Dotarł do portu kolejowego w Szczecinie, do dworca kolejowego, został cofnięty na granicy. I druga, głośniejsza wtedy sprawa dotyczyła 197 ciężarówek po dawnej już likwidowanej armii NRD, które Bundeswehra postanowiła przekazać, to bardzo zabawne, jako dar rosyjskiej cerkwi prawosławnej. I te ciężarówki pojawiły się na granicy bez oczywiście jakichkolwiek tablic rejestracyjnych, bez jakichkolwiek dokumentów. Za to, prawda, obok kierowcy był uzbrojony żołnierz, który miał konwojować tą ciężarówkę. No i strona polska też to zablokowała. Na kilkanaście dni w końcu osiągnięto kompromis. Te ciężarówki uzyskały jakieś tablice rejestracyjne, zostały ubezpieczone, no i przede wszystkim ta uzbrojona ochrona została usunięta. Więc po kilkunastu dniach te ciężarówki jednak ruszyły w podróż w lutym i dotarły do Związku Sowieckiego. Natomiast to był bardzo istotny sygnał ze strony polskiej, że jeżeli nie zacznie się coś dziać w rozmowach polsko-sowieckich na temat wyprowadzenia wojsk polskich z terytorium Polski, no to te transporty już bardzo konkretne, olbrzymie, mające iść z obszaru Niemiec na wschód, transporty związane z ewakuacją ponad 300-tysięcznego kontyngentu armii sowieckiej, no to miały liczne problemy. I ten sygnał oczywiście został przez Moskwę i też przez Niemców, którzy się tym zaniepokoili, bardzo odczytany jasno. I tu trzeba powiedzieć, to nie było tak, że natychmiast Rosjanie zmienili zdanie. To jest sprawa, która zresztą wymaga dalszych badań, jest bardzo ciekawa, ale wydaje się, że rozpoczęto sondowanie, czy dałoby się te transporty wyprowadzić, wywieźć przez terytorium Czechosłowacji i Węgier. I tutaj nasi przyjaciele z Budapesztu i z Pragi się zachowali bardzo sympatycznie. Pytanie, na ile to był akt solidarności z Polską, na ile strach przed przepuszczaniem przez swoje terytorium tych olbrzymich kontyngentów wojskowych sowieckich. W każdym razie Praga i Budapeszt bardzo zdecydowanie odmówiły tej uprzejmości przepuszczania. No i w tym momencie rozmowy nieco ruszyły z miejsca. Zaczęła się pojawiać data, bo początkowo Rosjanie odmawiali określenia jakiejkolwiek daty, w której ten proces wyprowadzania wojsk miałby się zakończyć. Pojawiła się data roku 94, no ale tak naprawdę do czasu puczu Janajewa ciągle te rozmowy były, powiedziałbym, ich finał nie był przesądzony. Równolegle natomiast oczywiście trwały rozmowy dotyczące likwidacji Układu Warszawskiego i RWPG. Tu rząd Mazowieckiego zajmował stanowisko też bardzo ostrożne. W sprawie Układu Warszawskiego dość długo właściwie zgadzał się, popierał jakby koncepcję przekształcenia Układu Warszawskiego z sojuszu wojskowego w sojusz polityczny i dopiero pod wpływem presji, zwłaszcza węgierskiej, stanął na stanowisku, że właściwie Układ Warszawski jest nie do uratowania. Natomiast co ciekawe, jeśli chodzi o likwidację RWPG, tutaj do końca istnienia rządu Mazowieckiego podtrzymywał pomysł stworzenia czegoś, co można nazwać neo-RWPG, a mianowicie miało się to nazywać Organizacja Współpracy Gospodarczej i miało zastąpić RWPG, oczywiście na nieco innych zasadach, już bez krajów pozaeuropejskich, czyli bez Wietnamu, bez Kuby, które były
obserwatorami w RWPG. I dopiero rząd Bieleckiego w porozumieniu z rządem węgierskim Ontola podjął jakby decyzję, że absolutnie nie chcemy jako Polska uczestniczyć w żadnym neo-RWPG i tak naprawdę dopiero wiosną roku 91 zapadła decyzja o wycofaniu się Polski z tych rozmów na temat tworzenia jakiejś organizacji, która by miała miejsce RWPG zająć. Trzeba też powiedzieć jasno, że ten proces wyzwalania się od różnych przejawów pewnej symbolicznej zależności od wielkiego sąsiada ze wschodu miał też bardzo taki wymiar pewnych działań symbolicznych, bardzo spektakularnych. Też one tak naprawdę dopiero nastąpiły w okresie istnienia rządu Bieleckiego, a mianowicie premier Mazowiecki bardzo często lubił później w wywiadach opowiadać o tym, jak to, prawda, jak tylko został premierem, to natychmiast z licznych telefonów, które na jego biurku się znalazły, kazał usunąć dwa, jeden, który go łączył z pierwszym sekretarzem KCPZPR, z gabinetem pierwszego sekretarza, i drugi z ambasadorem Związku Radzieckiego. Natomiast jest faktem, że we wszystkich polskich ministerstwach i urzędach centralnych były 23 takie telefony, których szefowie mieli wprost linią wysokiej częstotliwości łącze z ambasadą sowiecką, i te telefony zostały wyłączone dopiero na początku roku 91 decyzją rządu Bieleckiego. I to można powiedzieć, że to wyłączenie tych telefonów było takim symbolicznym gestem zrywania relacji szczególnych łączących dotąd Polskę ze Związkiem Sowieckim. Po upadku puczu Janajewa, który sam w sobie jest ciekawy, jakby reakcja władz polskich też bardzo zróżnicowana, inaczej się zachowywał nieco premier Bielecki, inaczej prezydent Wałęsa, już nie mam czasu o tym mówić. W każdym razie po puczu Janajewa nastąpił przełom, i to jest dość zgodna opinia, wszystkich już się tym zajmowali, jeśli chodzi o doprecyzowanie szczegółów wyprowadzenia wojsk sowieckich, a mianowicie w październiku 91 ostatecznie parafowano porozumienie, które powiadało, że jednostki bojowe sowieckie zostaną wyprowadzone z Polski do końca roku 92, a wszystkie pozostałe do roku 93. Można zatem podsumowując powiedzieć, że w czasie istnienia tych dwóch pierwszych rządów trzeciej RP, no nastąpiła bardzo wyraźna ewolucja stanowiska polskich władz w stosunku do Kremla od tej polityki, którą byśmy nazwali finlandyzacyjną, czy deklarowania bardzo wyraźnego jakby uzależnienia od Kremla i koordynowania z nim polityki zagranicznej, w kierunku jednak, powiedziałbym, no, wybijania się na suwerenność w obszarze polityki zagranicznej. I tu niewątpliwie przełomowym momentem było uzyskanie przez Polskę traktatu granicznego z Niemcami, i to był ten moment, po którym jakby pojawił się przed Polską, polskimi rządami nowy dylemat, a mianowicie czy już Polska w momencie, w którym przestał istnieć Układ Warszawski i RWPG, chce się wiązać z Zachodem także w formie sojuszniczej, prawda? Bo to nie jest tak, jak dzisiaj się niektórym wydaje, że wszyscy, cała polska klasa polityczna marzyła o członkostwie w NATO. No tak nie było. Były głosy w roku 91 mówiące o jakiejś formie neutralizacji Polski. Był minister Skubiszewski, który mówił o jakimś systemie europejskiego bezpieczeństwa w ramach OBWE. Tak naprawdę, wprawdzie premier Bielecki był tutaj innego zdania i zdarzyło mu się w Waszyngtonie po raz pierwszy, kiedy tam przebywał w połowie roku 91, wspomnieć o członkostwie Polski w NATO, ale tak naprawdę dopiero rząd Jana Olszewskiego i później rząd Hanny Suchockiej postawiły już oficjalnie, jako oficjalne stanowisko władz polskich, taki postulat. Wcześniej w tej sprawie nie było jednoznaczności, a więc widać, że w latach 89-91, w ostatnich trzech latach istnienia Związku Sowieckiego, Polska ewoluowała w kierunku zachodnim, ale ta ewolucja była dość powolna, niekonsekwentna i obarczona zagrożeniami. Gdyby nie, można powiedzieć, szczęśliwy dla nas bieg wydarzeń zakończony likwidacją Związku Sowieckiego w grudniu 91, i gdyby nastąpiło jednak to cofnięcie, choćby pucz Janajewa, gdyby on się powiódł, moglibyśmy się znaleźć w sytuacji znacznie mniej komfortowej. Dziękuję bardzo.